Cześć moi drodzy, zaczynamy rozgrywkę z Poppy Playtime. To jest rozdział pierwszy. Jedziemy z pierwszym rozdziałem, a potem może i z drugim i z trzecim. Na początek pierwszy. To jest krótki rozdział, w sumie chyba skończyłem go ze trzy razy już. Więc zapraszam na pierwszy rozdział Poppy Playtime. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Mamy znaleźć kwiat, tak? Find the flower. Okej. Jesteśmy w tym... W tym biurze trochę ciemno. Dobra, trochę rozjaśniłem. Idziemy sobie. Idziemy. Aha. Dobra, to musimy kod poznać, który potrzebujemy. Nie mamy ręki, żeby to otworzyć jeszcze. Okej, wyjdźmy stąd. Idziemy dalej. Tu będzie ciuchcia. Dobra, kolory jakie tych ciuchci są. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Dobra. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Jesteśmy, dobra. Co my tu mamy? Tu mamy VHS-a. Spójrzmy sobie to. I co teraz? Aha, kaseta. Weźmy kasetę.
To mamy o tej grab paku, tak? Dobra. Taki filmik ten. Instrukcja obsługi, nie? A głowę mu urwał. No dobrze. Okej, weźmy sobie to. Mamy, ale to jest jedna ręka tylko, nie? No. Ładuje się. I się drzwi otworzyły teraz. Dobra, możemy wejść. A, jest pop ten. Hagiwagi. Duży. I się zepsuło. Dobra. A, klucz ma. Dobra. Klucz mu zabraliśmy, pójdźmy sobie tędy. The stuff on the... okej. Okay. Tu mamy pierwsze połączyć to. Z tym. Tak? Gdzie to jest? Tu. Czekaj. Aha, dobra. Inaczej. O, wyrwaliśmy. Jeszcze jedno. I się włączyło, dobra. To szybko poszło. Szybko poszło nam. Tu mamy elektrykę. Mamy te drzwiczki wyrwane. Gdzie my mamy iść teraz? Gdzie my mieliśmy iść? Nie pamiętam już. Dobra, trzeba to trzeba wyjść tam do... O! Nie ma Hagiego. Nie ma Hagiego, dobra. Dobra, tu się naładuje. Tyk. Otworzyliśmy drugie. Idziemy dalej. O, tam był. Zamknięte. Ciemno. Nie, ale wystraszyć się można, nie? Dobra, tu mamy magazyn, bodajże. Mamy magazyn. A kasety tu nie ma gdzieś? Aaaa.
zobaczmy tutaj. Aha, tu musi... Tu... No i skok na pudełka, dobra. I teraz musimy znaleźć... Musimy znaleźć te takie rzeczy, które się powinny tutaj gdzieś walać. Okej, dobra. Gdzie my to mamy? Bum! Spadło. Okej, szukamy dalej. Dobra, tu mam czerwony. Gdzie mamy czerwony już? Jeszcze dwóch. Dwóch potrzebujemy. A jest tam żółty. Tam jakoś musimy dojść. Okej, dobra. Przebijamy się, dobra, przebijamy się przez te... O, okej, dobra, tu jest, żółte. Kaseta by się przydała, ja nie wiem gdzie... O, i zielone jest, pięknie. Mamy wszystkie trzy. Kaseta by się przydała. Ja tutaj nie widzę jej. W sumie nie. Okej, dobra, to tędy. Tędy nie wejdziemy, tu są drzwi. O, pięknie, dobra. Możemy tędy sobie odsunąć. Tu. Zobaczmy, może gdzieś kaseta się tu wala jednak na podłodze albo... Nie, to jest jakiś dinozaur albo coś. Nie. Tu mamy tego. Tu nie, tu mamy jakieś tam zwierzątko. To też nie ma. No dobra. Wyciągam pudełko. Buu, spadło. Nie ma. Nie wiem, gdzie ta kaseta jest schowana. Czy tu gdzieś? O. Nie, to też nie ma. Dobra, idziemy na górę. Okej, trzeba tu będzie podpalać. Jak to zrobić teraz? Nie pamiętam. Aha. Eee.
Dobra, mamy. I teraz przyniesie mi tą rękę. Znaczy tam będę mógł sobie zabrać ją, nie? Dobra, jedzie. Okej, dobra. Mamy dwie łapki. I ładują się obie i otwieramy sobie wejście. Okej, to musimy zrobić tak, kucnąć. Dobra, idziemy dalej. Aha, jedziemy teraz. Będzie znowu trzeba pokombinować, bo tu mamy... Mamy tak. Słupek. Jedziemy, dobra. W miarę szybko poszło, nie? Do fabryki zabawek jedziemy. Kurde, tutaj nic nie widać, naprawdę. Jej, właśnie. Coś się wali, kurczę, blade. Aj, 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 aj. O! Dobra. Tyk. Okej, dobra. Musimy sobie wejść, zobaczyć teraz. Tak, zabawkę potrzebujemy, nie? Nie, tam trzeba... Aha, dobra, tam trzeba będzie włączyć tą maszynę. Tam będzie dużo kombinacji z tym. No cóż. Będzie sporo kombinacji. Okej, tu mamy magnetowid. Kratka, przechodzimy sobie. Tu jest to otwarte, okej, dobra. Pyk. Pyk. Dobra. Musimy to jakoś ogarnąć. Dobra. Dobra, wchodzimy tutaj. Cofnijmy się. Aj, aj, aj. Okej, dobra. Jeszcze raz, panie Dziejku. Dobra.
Dobra. Przejdźmy jeszcze raz. Okej, dobra. Teraz jak to zrobić? Aha, dobra. Ale spróbujmy jeszcze inaczej. Spróbujmy sobie tędy pójść. Przyciągnijmy sobie to. Okej, dobra, wracamy. No, prawie. Nie tak. O, mówiłem, że tak się uda. Teraz musimy zobaczyć, gdzie ta kaseta może leżeć. Jednej nie znalazłem, drugiej też chyba nie znajdę, bo nie widziałem. Dobra. Trzeba zobaczyć, gdzieś one są, ale ja nie wiem, nie pamiętam gdzie. No, gdzieś są, nie? Nie wiem, gdzie to ma być. Dobra, ale pójdźmy sobie tam. Okej, dobra, schodzimy. Może tu gdzieś. Dobra. Nie wiem, gdzie te kasety są. Idziemy. Okej, i teraz tutaj trzeba byłoby... O nie. No też nie. No tak nie działa. Dobra, i teraz spróbujmy pociągnąć wajchę. Dobra, niech to... Aha, to będzie... Prawdopodobnie zabawka będzie złożona. Nie da się tam wejść. O? Pomalowana już jest ładnie, dobra. No szukamy tej kasety nieszczęsnej, ja nie widzę jej. Czy tędy przejdziemy? Gdzieś.
Tam nie ma raczej. No tam się nie da wejść. No ta zabawka już wyjechała, czy nie? No jest, taki kotek. Dobra, mamy kotka. Skanowanie, to i accepted. Dobra, teraz wchodzimy tutaj, zobaczmy. Tu. O, dobra, go, go, go. Czekamy, panie. Dobra. Otwieraj się, otwieraj się. Dobra. I Hagi Wagi spadł. To była piąta próba, moi drodzy. I przy piątej próbie się udało. Uff, poleciał sobie. Pomimo, że dawno w to nie grałem, wystraszyć się można, nie? W sumie. Więc idziemy na spokojnie teraz już. Bo tu raczej nie ma już scare jumpu, znaczy jumpscare'ów. Ale takie wow było, nie? Wystrachać się można było. Pewnie gdzieś kasetę znajdziemy jakąś. Się mogę założyć. No proszę. Mam kasetę, ale co mi z tego? Co mi z tego? Ale dobra, to jedną mogę sobie obejrzeć. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set. As well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... No i się skończyła. Dobra, idziemy tam. Po tą makową panienkę. Idziemy po makową panienkę, nie? Okej. Okay. Halo, makowa panienko. Dobra. Tam lalek. Tu chyba się szło, tak. Okej.
się skończyło. You opened my case. No, otworzyłem jej tą szafkę. No. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie mojego zmagania w epizodzie pierwszym. Wkrótce spotkamy się już w kolejnym, jakby nie patrzeć. Drugi będzie trudniejszy troszkę, bardziej skomplikowany. Ale też straszny. Ale tu muszę jeszcze przyznać na samym końcu, że poprawili wydajność tego pierwszego, bo pamiętam, jak na samym początku on się ciął strasznie. Teraz się już mniej, teraz się nie tnie w sumie, nie? Ale pierwszy epizod strasznie się ciął na 60 klatkach. No tutaj idzie w miarę sensownie. Więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.